Szczęść Boże, coś wam powiem. W czwartkowy wieczór do księży naszej diecezji dotarła lista zaproszonych na spotkanie z biskupem w sprawie zmian w parafiach. I wiadomo, że jest to czas transferów, więc ciekawość jest wielka. I zadaje się wtedy pytanie niczym Piotr z dzisiejszej Ewangelii: a co z tym będzie? Jezus Piotrowi odpowiedział: co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Mówiąc krótko, nie wtykaj nosa w nieswoje sprawy i zajmij się tym, co do ciebie należy. Interesowanie się sprawami innych ludzi, zwłaszcza gdy dzieje się u nich coś szczególnego, odrywa nas od naszych, może w naszym uznaniu, nudnych zajęć. Tak lubimy oceniać kogoś, powiedzieć, co się myśli o nim, skrytykować, czasem docenić i zdziwić się, że wydarzył się nieoczekiwany zwrot wydarzeń w czyimś życiu. Szymon Piotr był ciekawy, co stanie się z umiłowanym uczniem Jezusa, czyli z Janem. Bo tak często pojawiało się w tekście ten zwrot. Jednak umiłowany uczeń to nie tylko Jan, bo pod tym określeniem może być ktokolwiek, kto za wszelką cenę i z wielką ufnością daje się porwać słowom Jezusa, poświęca swoje życie dla Jego misji i oddaje się bezgranicznie Jego łasce. Wtedy również staje się umiłowanym uczniem. Ale my zaczęliśmy mówić o ciekawości, zwanej też wścibskością, a Jezus bardzo stanowczo mówi do Piotra i do każdego, kto żyje życiem innych, by właśnie pójść za Jezusem. Przy tym, by zająć się sobą. Przecież każdy z nas ma swoją drogę dojścia do świętości i nikt za nas jej nie przejdzie. W dzisiejszej Ewangelii są przedstawione dwie drogi. Jak to stwierdził święty Augustyn, zna tedy Kościół dwie drogi sobie zapowiedziane i zalecone, z których jedna polega na wierze, druga zaś na widzeniu. Jedna z pracy, druga z wypoczynku. Jedna przebacza cudze grzechy, aby jej własne były darowane. Druga nie doznaje niczego, co by przebaczać mogła, ani nie czyni nic takiego, aby o przebaczenie prosić musiała. Jedna jest dobra, ale jeszcze udręczona. Druga jest lepsza i szczęśliwa. Tym wyobrażał apostoł Piotr, tamtą Jan. Droga męczeństwa i droga szczególnej więzi z Chrystusem. One są odmiennymi sposobami rozwoju wiary. Dzięki trudnościom wiele osób umacnia się w wierze. Często trudne wydarzenia, jak śmierć bliskich, choroba czy sytuacje losowe, one przybliżają do Boga. I wtedy tworzy się nowa więź z Panem. Zaczyna się umiłowanie Go. Zamiast interesować się życiem innych, należy zatroszczyć się o swoją drogę, o swoje życie. Ten tekst przygotowuje nas do celebracji dnia jutrzejszego, kiedy będziemy świętować zesłanie Ducha Świętego i Jego dary. I Paraklet stąpił z nieba. Opiekun i uświęciciel Kościoła, zarządca dusz, sternik tonącym, latarnia błądzącym, sędzia walczącym i ten, który koronuje zwycięzców, jak podpowiada nam święty Cyryl Jerozolimski. Duch Święty potrzebny nam jest jak ten, który pomaga nam odkryć naszą właściwą drogę. Dziś naśladowanie Chrystusa jest trudne. Według papieża Benedykta takie naśladowanie naszego Pana oznacza nauczenie się patrzenia jak Jezus, osobiste Jego poznanie, słuchanie Słowa i odnajdywanie Go w sakramentach. To znaczy nauczyć się dostosowania własnej woli do Jego woli. Zatem czuwajmy na dary łaski, starajmy się być każdego dnia gotowi do drogi, bo Pan jasno i wyraźnie mówi: Ty pójdź za mną. Z Panem Bogiem.